Cześć, witam was wszystkich w kolejnym dniu naszych zmagań z customem Tomb Raider. Custom świąteczny, ale taki beta test, więc jeszcze nie ma go na trle.net. Jak wiecie, testujemy tutaj od Johna, od Pedro. I tutaj nam się ostatnio, tak, wczoraj nam się tutaj to otworzyło, więc no co? Idziemy, nie? O, jeszcze się zamknęło. Czy tutaj... Oho, zabijamy. Tylko, że jest kratka zamknięta. Ajajaj, podejrzewam, że trzeba będzie gdzieś ją... Tylko, że się zamknęło za nami. Kurde. Tam chyba nie ma przejścia, co? Aha, dobra, ona się otwiera automatycznie. Okay. Już myślałem, że słuchajcie, będzie trzeba... Gdzieś się patrzy nasza Lara. Coś tu jest, czekajcie, coś tu jest. Oho, coś zabieram. Aha. Zoe, co to jest Zoe? Amelia Gifts. A, czyli to jest ta taka w tym hotelu. Czy jeszcze coś na tych półkach? Bo to można oczu pląsu dostać, wiecie? Bo one się tak powtarzają tutaj, te półki. Tylko, że no jest przeważnie tak, że ona się tam gdzieś patrzy. Chociaż jak byłby sekret, no to już nie za bardzo. A tu jest jakaś kobitka. Dzień dobry. Nic nie mogę zrobić. Jest tu coś? Jakiś sekret? Tu jakiś chłop? Tony? Też Tony? Nie wiem, wygląda jak Willard. Tylko w blond włosach. Czy mogę stąd wyjść? Nie mogę stąd wyjść. Może wiecie co? Może muszę to kupić, albo co? Patrzcie, nie mogę tutaj wejść. Nie rozumiem. Tak jakby się coś zacięło. Przeskoczę przez tę ladę. Czemu nie mogę tutaj podejść do tego? No wiecie co? No nie. Coś tutaj jeszcze źle robię. Słuchajcie, jestem z powrotem. Postanowiłem nie wchodzić tam, dlatego że ja nie mogę stamtąd wyjść. Umęczyłem się nieźle, aż zrobiłem cięcie, bo... No bo za długo czasu to trwało, nie wiem... Czy to tak ma być? Mam nadzieję, że tutaj Pedro zobaczy i zobaczy, czy to tak miałoby być. No nie mogę po prostu wyjść stamtąd, więc zrobiłem load i postanowiłem najpierw jechać do tego hotelu i dać po prostu jej ten prezent. Aha, przecież ja tego nie wziąłem. Kurde, wiecie co? Bo tak się zastanawiam teraz. No tak, bo przecież ja ten prezent to był... W tym sklepiku dla niej, do tego hotelu, a ja nie mogę się stamtąd wydostać. Kurde, wiecie co, no nie mam za bardzo pomysłu. Komu można... Tutaj daliśmy jej tego misia. Komu można dać ten... To nie było czasem... Kurde, nie przypominam sobie, nie jestem pewny, ale jak na przykład, jak braliśmy tą butelkę, to pokazał się ten taki pokój... Oj, te samochody strasznie haczą tutaj. Pojawił się takie pomieszczenie z choineczką. Zaraz zobaczę, bo może to... Tam w ogóle w tym pomieszczeniu jest... klapa zamknięta i wejście na górę. O, to jest na wprost. To jest ten dom. Także to jest jeszcze też taka jedna miejscówka, którą można by było zobaczyć, czy to tak ma być. Czy ja mogę tak normalnie wysiąść? Też. Ale nie jestem pewny, czy to czasem tutaj nie było, bo tutaj mamy, owszem, klapencję taką na górze. O, widzicie, gdzie tam? O, na górze mamy. Tylko, że to jest w tej chwili zamknięte. I jak zabieraliśmy butelkę, to nie pokazywało się... Tak, dobra, pokazywało się jednak ten stolik. Kurde, patrzcie, dobrze pamiętam. O, no jasne, dobra. Zawsze to jakiś punkt zaczepienia. A tam, słuchajcie, nie mogę się wydostać. Nie wiem, o co chodzi. Jest po prostu jakieś nieporozumienie. Dobra, jakiś stryszek. Coś tu jest. Co to jest? Co to jest? Coś zabraliśmy. Pieniążki. Dobra. I to chyba o to chodzi, słuchajcie, że ja teraz mogę tam iść do niej i chyba zapłacić trzeba, wiecie, za to. Tak mi się wydaje. Rozwalę te skrzynie. Nie ma tu nic, naprawdę? Masz jakiś sekrecik? No nic. Bo ja nie miałem pieniędzy. Czyli to jest też tak zrobione, no nie powinno tak być, że mogę się tam dostać w momencie, kiedy nie mam pieniędzy, nie? Bo wtedy wiecie, o co chodzi. Nie mogę stamtąd wyjść. I dobrze, że miałem load, bo wiecie, zapis, bo tak to masakra by była. Czyli teraz mogę się udać albo właśnie tam, albo gdzieś, gdzie się otworzyło. Ale nie mam zielonego pojęcia, gdzie to się otworzyło. Serio? Co to w ogóle było za pomieszczenie? Możecie mi powiedzieć? No dobra, ale mam pieniążka, więc myślę, że teraz mogę się tam udać. Do tego sklepiku. Zabrać właśnie ten prezent dla Amelia. Tak. No i otworzyła się jakaś kratka. Ale zastrzelcie mnie. Nie mam pojęcia. Będzie taka scenka jeszcze raz? No niekoniecznie. Patrzcie, nie ma tej kratki. A nie, jest. Nie wiem, o co chodzi też. Dlaczego się po prostu pojawia taka scenka i to się otwiera w momencie, kiedy my tutaj podjeżdżamy. No ale dobra. No nic, jeszcze raz. Przepraszam was. No i kurde, gdzie to mogło się otworzyć? Ale jaja. No i teraz właśnie zabieram ten prezent. No jestem ciekaw właśnie, czy ja teraz stąd wyjdę, no bo zamyka się za nami. Nie, za nami się zamyka. Pokaż. Tak, dobra. Czyli chodziło o to, że ja muszę tutaj przyjść z pieniążkami. Wcześniej się... A i tu pokazuję. Może tutaj trzeba dać ten prezent Ameli. No, teraz ja mogę wyjść. Czyli no, jak nie zapłacicie, to nie wyjdziecie. Jezu, ale wiecie co? Nie wiem, gdzie może być... Gdzie może być ta miejscóweczka? Cholera. Gdzie to mogłoby być? Taka kratka. Nie przypominam sobie nigdzie takiej kratki. Chyba, że tu. Ale... Wolałbym dać na przykład Amelii jednak ten prezent. No bo to mam taki punkt zaczepienia, nie? Cześć. No nie, tutaj nie. No to dobra, to na stolik pewnie, co? Tak? Chcesz? Tak. Thanks for the gift, Laura. Merry Christmas. Merry Christmas. Thank you one time, Laura. Możemy iść na tą dyskotekę teraz? Tak? Tak, dobra, otworzyło się. No spoko. O. Wszyscy siedzą. Muzykę mogli zmienić. W sensie mogła być ta muzyczka właśnie teraz z tego klubu. Dobra. Tu mnie tepnęło. A gdzie ona jest? Amelia. Jesteś tu? A, nie ma jej. A te drzwi można teraz otworzyć? Czy teraz mogli jakby... No nie. No, ale prezencik dostała. No to... Jeszcze mam klucze. Jezu, a gdzie się otworzyła ta kratka? Kurde, nie mam za bardzo pomysłu. Idziemy zobaczyć do tego klubu? Może w tym klubie? Chcecie tiketa jeszcze jednego? Nie. Muzyczka fajna. Wow. Dzień dobry. Impreza jak nic. Można z nim pogadać? Nie. Ten taki sam. O, tutaj jest ta nasza koleżanka, tak? To jest ta Amelia. No nic nie mogę zrobić. Z Katie Archer sobie tutaj siedzą koleżanki. Wow. Kamera się zmienia. Ta na stole siedzi. Tam też jest następna Katie Archer. Nie ma to jak za bar, nie? Nasza Lara będzie barmanką. Tylko ja tutaj nic nie mogę zrobić. Chyba, że na gitarze można pograć. Cześć. Ja tu jestem gwiazdą, a nie ty. Można na gitarce pograć? Nie, nic, słuchajcie, z gitarką nie mogę zrobić. A szkoda. Coś za kurtyną, coś teges. Coś teges, szmeges. Sprawdzę, bo to wiecie. Jakiś sekrecik może być. No ale tu, słuchajcie, nie ma nic. Nie wiem, o co chodzi. Gdzie się otworzyła ta kratka, nie? I w sumie to dali nam jeszcze tą kuszę, nie? W sensie możemy coś zestrzelić, ale nie wiem co. Może to też do sekretów gdzieś coś... No nie wiem. Bo to było też tak fabularnie, że tu był jakiś taki właśnie koleś i ta Amelia powiedziała, że on chce zepsuć właśnie tą imprezę. Tak, i on coś ze światłami chciał tutaj zrobić właśnie. No, na razie te światła tu widzę działają. A tutaj czasem tego nie było z tej strony. O tu? Właśnie pod tym hotelem? Może to o to chodziło. Już kojarzę to miejsce. Tego nie mogę otworzyć, tak? Jeszcze raz sprawdzę sobie, ale nie. No tutaj była taka dość spora ta garderoba, tu się dziś patrzy, no to zabraliśmy ten alkohol stąd. No ale tu nie ma już więcej nic. Dobra. Któreś lusterko może coś rozwalić? Niekoniecznie. No kojarzę to miejsce, ale... Tutaj nie pamiętam, żeby coś tu było. Tu była ta kurtyna, tak jakby trzeba było tę kurtynę... To jest właśnie jakby tej z drugiej strony, słuchajcie. I tam jest właśnie ta widownia, nie? Co byliśmy przed chwilką. Tak to mi się wydaje, że... Tu jest właśnie jeszcze wejście na górę, ale nie wiem jak się tam dostać. Może tam coś być. Na te skrzynie niestety nie wejdę, nie wolno. Czy nie ma takiej opcji? Tutaj jeszcze jakieś drzwi. Za cholera nie ma. Jezus, jest. Dobra, mamy to. Dobra. No już chciałem robić cięcie i po prostu szukać tego miejsca i po prostu pojawić się w momencie, gdzie gdzieś tam znajdę to. Chciałem przetrząsać te wszystkie pomieszczenia. O kurde, ale tu nie wejdę. Zamknięte. A nie, czekajcie. Dobra. Czyli tutaj trzeba użyć łuku. Czyli po to to było. Okej. Nie dalibyśmy rady tutaj, słuchajcie. No ale ładnie, ładnie. Dźwignia, tak? Która? Coś pyknęło. Już chyba wyłączyły wiatraki. Tak sobie teraz jeszcze myślę, właśnie jeśli chodzi o sekrety, to tam pamiętacie, gdzie w tych kanałach tam pływaliśmy, gdzie były te prądy. No tam podejrzewam, że też gdzieś był pewnie sekrecik ukryty. A być może się mylę. Tu się otworzyło? Co? Oho. No to jest właśnie ten koleś i on co on zrobił? To nie jest cutscenka z... Tak, to jest cutscenka z jedyneczki. Możecie zobaczyć, jak właśnie rozmawia z Larsonem. Szkoda, że nie słychać nic. Tak, tak, to jest cutscenka z jedynki. Przy wodospadzie, może pamiętacie, w Peru z Larsonem. I ona wtedy tak mu skopa, nie? Pokażę to? Walnęła go tak. Szkoda, że nie ma odgłosów. Przydałyby się tutaj te odgłosy. Może nie te same, nie? Ale też tak na przykład tego kopniaka czy coś. Gdzie on jest? A jest, tu. Czyli to on tutaj chciał wszystko zepsuć. Nie mogę nic od niego zabrać. Dobra. Elevator power. No dobra, tylko że nie mogę... Jezu, znowu to samo, słuchajcie, patrzcie. Tam przy tym... W tym sklepie też nie mogłem tego zrobić. Oho. Czyżby to znowu jakieś było zacięcie? Tak było właśnie, robiła przy tych drzwiach, co wam wspominałem w pierwszym odcinku, że nie mogłem właśnie tych drzwi otworzyć. To robiła dokładnie to samo. Takie właśnie dziwne kroczki. Nie wiem, o co chodzi w tym. Power. No ale power był, chyba że on coś wyłączył i teraz my musimy. Nie wiem, kurde. Idę tam zobaczyć do tej Amelii. A jak ten, no to może być błąd na przykład, nie? Może to też tak być, że możemy tego nie ukończyć, nie? Jak tak się będzie działo. Patrzę jeszcze sobie, czy nie ma jakichś sekrecików. No ale nie. Tak się zastanawiam jeszcze, gdzie można by było pójść. Oprócz teraz do Amelii jeszcze bym poszedł. W sensie zobaczyłbym, czy w tym hotelu wszystko ok. Tutaj można by było tam na górę wejść. Czy wymyślam? No jeszcze bym gdzieś tam porobił jakieś przejścia. Pokaż. Nie no, działa, słuchajcie, to wszystko. I to bardzo dobrze działa. Amelia, wszystko ok. Także ci mówię, jest ok. Nic tu więcej nie mogę zrobić. No dobra, słuchajcie. Co tu jeszcze? Gdzie by tu ewentualnie jeszcze pojechać? I coś, że tak powiem... zwiedzić. No nie mam sekretów paru. dokładnie 4 sekretów. Tam już byliśmy. Tu jest też jeszcze ten Mikołaj. O, tu jest jakieś zbiorowisko, poczekajcie. Wszyscy tutaj są? Znowu w to wpadłem, Jezu. Tu jest jeszcze ona, cześć. Co wy tu robicie? No ale tu sobie siedzą wszyscy i nic tutaj więcej nie ma. Jestem z powrotem, słuchajcie, zrobiłem cięcie, już wam wyjaśniam, co tu się zadziało. 7 na 10 sekretów, słuchajcie, udało nam się zdobyć. Kurde, gdzieś jeszcze 3. Słuchajcie, mogę? Mogę dalej. Dlaczego jeszcze raz pokazuję wam to i tutaj taka scenka? A to dlatego, że musiałem zloadować i zrobić zupełnie inną odwrotność. Czyli najpierw poszedłem do tego gościa, który chciał właśnie zniszczyć te oświetlenie, czyli pod hotel, a później udałem się do pokoju do Amelii i dałem jej prezent. I w tym momencie te cutscenki zaczęły normalnie, fajnie funkcjonować. Więc to jest jeszcze do dopracowania. Mam nadzieję, że w takiej fazie już gotowej, gdzie będzie można to ściągnąć i sobie zagrać. Ta kolejność będzie już tak ustawiona. No mam nadzieję, że to się właśnie tutaj Johnowi uda i on to naprawi. Bo jeżeli zrobimy to tak, jak ja zrobiłem za pierwszym razem, to niestety te cutscenki, triggery nie zaskoczą i na przykład ta ostatnia tutaj cutscenka, gdzie wszyscy przy tych prezentach, to jest dobre, przy tych prezentach są, no się nie pojawi, nie? Słuchajcie, ja wam bardzo dziękuję. Dziękuję Pedro, John, że mogłem przetestować kolejny custom jego. Bardzo fajny, świąteczny, naprawdę. Dużo chodzenia, więc dla kogoś, kto ma brak orientacji, może być problemem. Trzeba było naprawdę kojarzyć, gdzie co jest. Dość otwarta przestrzeń, wielkie miasto, dużo takich pomieszczeń, więc można się pogubić. Ale fajny, naprawdę taki właśnie świąteczny, prezenty, prawda, dużo takich akcentów tutaj było świątecznych, więc jak najbardziej, bardzo mi się podobał. Ja zresztą bardzo lubię jego customy i dziękuję właśnie za zaufanie, że mogę sobie właśnie je przetestować. Słuchajcie, ja wam życzę... O Jezu, coraz wyżej Lara wchodzi. Już tylko budki widać. Ja wam życzę jeszcze raz wesołych świąt. Nie wiem, czy mówiłem przy którymś customie. Nie wiem, kiedy oglądacie ten, kiedy on będzie nastawiony. Tak, wszystkiego dobrego wam życzę. No i to by było na tyle. Chyba że jeszcze, słuchajcie, gdzieś tutaj może po szpundzę. Gdzieś połażę. Może te gdzieś 3 sekrety mi się uda gdzieś tutaj znaleźć, więc to może wam jeszcze dokoptuję do końca tego odcinka. Jeżeli się nic nie pojawi, no to sobie zrezygnowałem i dałem sobie spokój. Więc dziękuję wam, do następnych customów, na pewno się jakieś pojawią, po nowym roku już będą jakieś kolejne, już nie świąteczne oczywiście, ale jakieś inne, więc zapraszam i cóż, no trzymajcie się. Buźka, pa pa. Tak myślałem, że w kanałach będzie jakiś sekret. Aha. No. 8 na 10. Jeszcze 2. Gdzie one mogą być?